Przechodzimy do kolejnego punktu. Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku targu ustnego nieograniczonego i zabudowanej nieruchomości grunkowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położonej w Krakowie, przy ulicy Karmelińskiej. Druk nr 1117, projekt prezydenta miasta Krakowa, drugie czytanie, rezerwuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani też autopoprawki, ale w związku z pewnymi wątpliwościami, jakie pojawiły się u Pana Przewodniczącego Stawowego, odbyliśmy wspólnie spotkanie z Panem Prezydentem i chciałam tylko Państwu powiedzieć, że ta nieruchomość będzie sprzedawana po tej cenie w dwóch przetargach, to znaczy gdyby nie poszło ta nieruchomość w tą sprzedaży w pierwszym przetargu, to później przetargu cena nie będzie obniżona. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa, znaczy rozumiem, że tutaj nie ma żadnych poprawek. Opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości jest pozytywna. Zatem proszę Państwa, stwierdzam odbycie drugiego czytania i proszę o przygotowanie, czy urządzenie działa, czy nie. Błąd karty, więc głosujemy ręcznie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc przez Panie. Proszę Państwa, głosujemy ręcznie. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 1117? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. Za 0, przeciw 0, wstrzymujących się, 0 nie biorących w głosowaniu, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta.